Zaczynamy pierwszy w tym roku akademickim klub informatyka. Stwierdziliśmy, że poświęcimy ten klub informatyka tematu, który w ciągu całego tego czasu pandemicznego prawdopodobnie stał się w jakiś sposób bliski dla wszystkich obywateli niezwiązanych z analizą danych czy z jakąkolwiek pracą z danymi. Czyli dokładność danych, sprzeczność lub niesprzeczność danych, kompletność danych i wszystkie inne charakterystyki, które tylko można byłoby wymyślić o danych, to tu by pasowały. Także zapraszam naszego pierwszego prelegenta, czyli Kajetan Wojsek, człowiek, który wiele lat swojego życia, pracy zawodowej poświęcił danym, korygowaniu tych danych, usprawnieniu korzystania z danych itd. Standardowo to, co opowiada Kajetan, to jest coś, z czego zawsze możemy skorzystać. Ja zawsze podziwiam Kajetana jako takiego rzeczywiście ewangelistę tych wszystkich serwisów elektronicznych. Dziękuję Ci, Kajetanie. Wielu rzeczy przekonałeś mnie, że rzeczywiście warto usiąść przy komputerze, poświęcić dodatkową chwilę i wtedy da się przebić przez ten zawiły rzeczy elektroniczne, które czyhają na nas na różnych serwisach gov.pl. Także Kajetanie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Postanowiłem przygotować taki temat związany z jakością danych, ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo jakość, wszyscy wiedzą, co to takiego jest, nie zawsze wiedzą, jak ją zmierzyć, ale ja się przez pewien okres czasu zajmowałem tworzeniem, nadzorowaniem właśnie tworzenia systemów dla ochrony zdrowia. I wtedy szczególnie rzuciło mi się w oczy coś takiego, że te rejestry, one w sposób samoczynny, zupełnie, bez niczego udziału, one się dezaktualizują. Konkretnie dezaktualizacja polegała na tym, że wpis do rejestrów zawsze się odbywa na podstawie jakiegoś wniosku pierwotnie złożonego, a potem tak długo, jak wnioskodawca osobiście danych nie zmieni, to te dane w tym rejestrze są zamrożone. One tam są, po prostu sobie leżą. Tymczasem dane powinny być zawsze zgodne ze stanem faktycznym. Podam przykład. Jeżeli mieszkam przy ulicy Jana Kochanowskiego 20 i Rada Miasta zmieni nazwę tej ulicy z Jana Kochanowskiego na Jana Pawła II i numer 20 lub nawet zmiana numeru, bo postanowiono przedłużyć tą ulicę jeszcze dalej, żeby była dłuższa, większa i więcej numerów miało ten sam adres, czyli jeszcze za skrzyżowaniem, no to wtedy ta nazwa się zmienia. W różnych miejscach, w których przez przypadek wystąpi, na pewno zmieni się na mapach, zmieni się w terycie, czyli tam, gdzie jest słownik, jeżeli jeszcze jej nie było, jeżeli takiej nazwy jeszcze nie było, to zostanie tam dopisana i zostanie jej nadany kod. Ale nie zmieni się w żadnym rejestrze, który nie ma bezpośrednio powiązania z innymi rejestrami, gdzie ten przepływ jest zapewniony, gdzie jest ta aktualizacja zapewniona. Od 2006 roku, konkretnie od końca tego roku, 31 grudnia 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny wprowadził taki specjalny rejestr zmian, czyli rejestr, w którym wszystkie tego typu zmiany, które się tam w tle dzieją, o których nawet ludzie nie wiedzą, że one się dzieją, są zapisane. On jest otwarty, dostępny, można sobie do niego sięgnąć i go można sobie przeanalizować. On jest bardzo, bardzo pouczający. Okazuje się, że są takie ulice, które tylko na jakiś krótki okres czasu zmieniły swoją nazwę, a potem wróciły do starej. Dlaczego tak jest, to może wyjdzie z tego mojego przedstawienia. Ja na razie tylko chciałem powiedzieć tyle, że jest to temat, który każdego z nas dotyczy, nawet czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, ale jakość danych w administracji może bardzo mocno ułatwić nam życie, że ta jakość jest wysoka, bo pozwala zmniejszyć wolumen danych, których administracja od nas żąda, do minimalnego, do takiego, który można podawać za pomocą smartfonu, a nie obszernych formularzy wypełnianych na komputerze. To wszystko jest tak powiązane ze sobą, te przepływy danych, że dane możemy podzielić na takie dane niezmienialne, typu data urodzenia, które się w bardzo rzadkich przypadkach zmieniają, bo na przykład sądowe sprostowanie, ale to jest ułamek, ułamka, ułamka. To jest nic. Podobnie jak zmiana PESEL-a, bardzo rzadko w stosunku do całego wolumenu, ale niektóre dane zmieniają się bardzo często. One są często kłopotem również problemów, kiedy instytucja zwraca nam dokumenty, bo są niedokładnie wypełnione, bo niby są niejasne, bo trzeba coś badać, bo trzeba sprostować, bo trzeba przyjść wyjaśnić. Więc ja w czasie
całego swojego życia, kiedy się zajmowałem e-administracją, to skupiałem się na tym, żeby ta administracja, kiedy już przestanę pracować, była taka, żebym ja nigdzie nie musiał chodzić. I od 8-9 lat, albo jeszcze dłużej, ja nigdzie nie chodzę. Jestem w stanie załatwić wszystko zdalnie elektronicznie. Niekiedy to trwa, z uwagi na to, że ludzie, którzy pracują na miejscu, niedostatecznie są przygotowani do tego nowego środowiska, ale zawsze się ostatecznie daje sprawę załatwić bez wychodzenia z domu. Więc już przechodzę do rzeczy. Katalogi administracji publicznej, rejestry i tak dalej mają wiele elementów wspólnych. I tak się składa, że my te wspólne elementy powtarzalne wprowadzamy w wielu miejscach. A istotą tego działania, o którym teraz mówię, tej interoperacyjności, do której chcemy doprowadzić, jest to, żeby dane wprowadzać w jednym miejscu i żeby te dane w jednym miejscu wprowadzone były stamtąd pobierane w miejscach, gdzie one są potrzebne. Jeżeli my w tym jednym miejscu, kontrolowanym, to jest ważne, kontrolowanym cały czas jako źródło danych, strzeżemy jakości tych danych, to w zasadzie lepszego stanu sobie wyobrazić nie można. Jeżeli te dane będą rozseparowane, to prędzej czy później, i to raczej prędzej, dojdzie do systemu, że się rozsynchronizują, że ta sama dana w różnych rejestrach będzie różnie zapisana, będzie miała różny stan, albo inna data, albo inna nazwa. Takim typowym przykładem jest, kiedy ulica zmienia nazwę, albo miejscowość zmienia nazwę w wyniku przełączenia do innej, albo następuje podział terytorialny kraju, co już w naszej historii było, i wtedy zmieniają się nazwy oraz kody. I nie zmieniają się one wszędzie. One się zmieniają tam, gdzie ludzie o tym wiedzą, gdzie mają świadomość, że coś trzeba zmienić. A to jest tylko zawsze ułamek tego, z czego sobie zdają sprawę. Nie będę czytał wszystkich tych napisów, bo ponieważ to będzie dostępne, można sobie to będzie przeczytać, to szkoda jakby na to marnować czasu. Ale ważne jest to, że zawsze musimy mieć taką zapaloną lampkę. Jeżeli gromadzę dane, to jednocześnie muszę wymyślić sposób, który będzie mnie informował, że coś się w tych danych zmienia. Obojętnie w jaki sposób, co i jak. Ja co sobotę, robię to w sobotę, ponieważ do piątku ludzie pracują, mogą pracować do późnych godzin, nie wiem, mogą być przepracowani, mieć nadgodziny. A ja to robię w sobotę, kiedy urzędy nie pracują i ściągam sobie 7,8 miliona adresów. Jest taki adres. 7,8 miliona adresów w Polsce to są wszystkie punkty adresowe, które zostały zarejestrowane. To wcale nie jest wielki zbiór, bo to jest zbiór ciasny. W nim jest to i tylko to, co jest rzeczywiście potrzebne. Ja ten zbiór danych pobranych z geodezji, gdzie są spółrzędne geodezyjne, zderzam ze słownikiem teryt. Jak to zderzam, pokażę na następnych slajdach, ale dokonuję zderzenia. Jeżeli dane się ze sobą zgadzają, no to ja to odsiewam. Nie ja, tylko program to robi. Program porównuje, porównuje, porównuje i gdzie widzi różnicę, to do oddzielnych zbiorów przerzuca. Na czym te różnice polegają? Na różnych sprawach. Zmienił się kod pocztowy, zmieniła się nazwa obiektu, ulicy, miejscowości, zmienił się kod terytorialny na przykład, czyli miejscowość na przykład z wiejskiej zmieniła się na miejsko-wiejską. Mnie ten ostatni znak terytu w ogóle nie interesuje, ale z uwagi na te zmiany ktoś zawsze przy tym grzebie. A jak grzebie, to siłą rzeczy zawsze wprowadzi różnego rodzaju błędy, zakłócenia, różnice. Ja jestem w stanie na dzień dzisiejszy znaleźć różnicę w adresach z dokładnością do jednego znaku, ale nie tylko samego znaku w sensie brzmienia, ale z dokładnością do wielkości tego znaku. Czyli jeżeli będzie na przykład ulica Świętej Barbary pisana przez małe eś i druga Świętej Barbary przez duże eś, to ja te różnice rozpoznam. Ale jak będzie spacja, za dużo spacji na przykład w nazwie, jakiekolwiek różnice w stosunku do słowników, potrafię ustalić. Odrębną sprawą pozostaje, czy błąd jest w słowniku, czy w miejscu, które porównywałem. Ale sam fakt, że występuje różnica, jest wystarczającym powodem, żeby się tym zająć. Mamy taki piękny rysunek, wizja architektury informacyjnej państwa. Wygląda cudownie, co z czym, jak i tak dalej. Tu jest inna wersja tego samego rysunku, bo państwo wiedzą, że wszystko da się pięknie narysować. Wszystko można narysować. Pytanie jest, czy to narysowane będzie działało. Widziałem kiedyś rysunek wózka dla dzieci, to się nazywało parasolka, czy laska, jakoś tak, parasolka chyba. Taki wózek składany, który jak się złożyło, to można go było tak jak parasolkę trzymać za ucha i go łatwo zmieścić w autobusie, w samochodzie i tak dalej.
Tyle problem polega na tym, że ten, kto go narysował, taki plastyk, nie znał się na kinematyce, nie wiedział, gdzie powinny być założone nity, gdzie powinny być przewiercone te poszczególne rurki, żeby to się złożyło, tak? Jak się źle podzieli, źle się włoży te nity, to się po prostu nie złoży. To będzie takie, na tym to polegało, to będzie taki jakiś potworek nieskładalny. Czyli rysunek wyglądał pięknie, natomiast musiał to potem poprawić mechanik, który we właściwych miejscach te otwory zrobił. Zmienił wszystkie rurki na dłuższe, krótsze, z otworami. Jaka jest konstatacja? Widzą tu Państwo z boku taki rysunek. Jakbyśmy środek zasłonili na chwilę, to od góry się wydaje, że to jest taki prostokątny jakiś, takie U, które ma dwie tylko nogi prostokątne. Jak spojrzymy na dół, to mamy trzy okrągłe, tak? Linie gładko z siebie przechodzą, a że to nie działa i fizycznie istnieć nie może, to jest odrębna sprawa. Tak samo jest z systemami informatycznymi. One są projektowane, wymyślane, co z czym będzie współpracować, skąd będzie pobierał, ale jak się je uruchomi, to diabeł siedzi w szczegółach. Ja takich diabełków siedzących w szczegółach widziałem w życiu mnóstwo, ale każdy mnie czegoś nauczył. Zwracał, każdy z tych błędów pokazywał mi, na co należy patrzeć w przyszłości, żeby tego po prostu uniknąć, żeby nie powtarzać błędów. Jednym z najgorszych rzeczy to był chaos. Chaos pojęciowy, czyli te same rzeczy nazywane różnie, także ani urzędnicy, ani prawnicy tak naprawdę nie byli się w stanie z sobą dogadać. Co skutkowało tym, że jeżeli jedni coś zamawiali, urzędnicy, że chcieliby mieć taki, taki, taki system, to ci, którzy go wykonywali, wykonywali coś, co ich zdaniem było właśnie odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Okazywało się, że to wcale nie musi być to samo, a nawet pogarsza jeszcze warunki pracy. Brak postrzegania związku przyczynowo-skutkowego między tymi bytami, różnymi miejscami powstawania danych przyczynia się do zmiany stanu tych danych, tak? Bo ktoś je poprawia jako błędne, tymczasem one są dobre, tylko że one nie są w tym miejscu, na przykład. I wszystko zależy od tego, jak to potrafi pojmować te dane, które zostały mu oddane w zarząd. My się staramy robić tak, żeby to było bezobsługowe, żeby system zbierał dane rzeczywiście potrzebne, ale proszę Państwa, proszę spróbować wziąć dowolną usługę publiczną, elektroniczną i zobaczyć, ile tam danych jest proszonych, znaczy danych, o które się nas prosi, jest zbędnych. Pokażę to też na kolejnych slajdach. Dane, które system sam z siebie by mógł znaleźć i rozpoznać, prosi, żebyśmy je podali. My w niewiedzy podajemy dane błędne i zaczyna się cała jazda. To może też pominę. Podam pierwszy przykład. To jest to, co wszystko Państwu pokazuję, to są rzeczy, które wziąłem z praktyki, z rzeczywistości. Ja ich nie wymyślam, one po prostu były. Otóż mamy aptekę. Proszę spojrzeć, ja może włączę laserek, żeby było widać, co ja chcę pokazać. Proszę spojrzeć tutaj. Jest adres: ulica Długa 67. Przy tej ulicy Długiej, tabliczkę oczywiście wykonał Urząd Miasta, znajduje się apteka. Aptekarz chce zarejestrować aptekę, ponieważ pojawił się przepis, który mówi, że wszystkie podmioty, takie jak apteki, gabinety lekarskie, muszą być wpisane do określonego rejestru, takiego rejestru aptek. No i aptekarz próbuje zgłosić, ale się okazuje, że nie da się tego wpisać do rejestru, ponieważ rejestr, który myśmy przygotowali, był tak sprytnie skonstruowany, że on nie pozwolił wpisać obiektów, których nie ma. Obiekty należało wybrać ze słownika. No i się okazało, że błąd polega na tym, że ten budynek mieści się przy ulicy Cegielnianej 2. Był numer 2 na mapie, jak patrzymy, jest. Tego numeru nie było. Nie było tego adresu. Ale w tym przypadku konkretnym wystarczyło zadzwonić do Urzędu Miasta, pokazać, jaki jest stan faktyczny, że Urząd Miasta nie zarejestrował w swoich zasobach takiego adresu, ale adres faktycznie istnieje. I żeby po prostu dokonał poprawki. I o ile wcześniej tego adresu nie było, tu jest wyciąg z rejestru, Państwowego Rejestru Granic Publicznego, państwowego zasilanego danymi z gminy, to potem się ten adres pojawił. Co było jeszcze ciekawsze, na to Państwu zwracam uwagę, że jest taki rejestr jak REGON, bardzo ważny rejestr. W tym rejestrze dane mogą być wprowadzane i są wprowadzane deklaratywnie. To znaczy ten, kto zgłasza dane, on je po prostu wprowadza do wniosku i je wysyła. Ale Główny Urząd Statystyczny
nie wymyślił sobie, nie wpadł na to, że nie powinien przyjmować adresów, których nie ma. Tak myśmy to zrobili, tak, żeby nie zaśmiecać rejestrów. Przyjmuje jak pelikan kluski, co się poda, to to będzie wpisane. I okazało się, że są ludzie, którzy mieli różne tam firmy i pod tym adresem, który nie istniał faktycznie, wprowadzili regony, znaczy rekordy w rejestrze regon. Te rekordy zostały wprowadzone, numery zostały nadane, wszystko pasuje, tak? W aptece u nas się pojawiło też, no bo już jak już zaistniał adres, to można to było zrobić, ale te adresy istniały zanim powstał. I do czego zmierzam? Że jeżeli mamy takie podstawowe rejestry, REGON jest wtórny, ale CIDG jest podstawowy, KRS jest podstawowy, czyli to są te pierwotne, to żeby doprowadzić do prawdziwej interoperacyjności, to musielibyśmy wdrożyć mechanizmy, które nie pozwalają wprowadzić danych, których tak naprawdę nie ma, które są tylko w głowie wnioskodawcy. Tu jest inny przykład. Proszę spojrzeć, to jest wyciąg z REGON-u oraz z CIDG. Mamy ten sam identyfikator podmiotu, mamy człowieka, przedsiębiorcę, to są dane jawne, bo to są z rejestru przedsiębiorców. I proszę zauważyć, w tym samym rejestrze ten sam człowiek ma dwa różne adresy. Tak naprawdę to jest ten sam adres, tylko tu jest przed zmianą nazwy, bo IPN w pewnym czasie jakby wymuszał, no wyszła taka ustawa, która miała walczyć z przeszłością, z komunizmem, z totalitaryzmem, z czym tam jeszcze. No i w wyniku tej ustawy gminy zaczęły zmieniać adresy. Jedne zmieniały, a jedne nie. Ta akurat zmieniła z 22 lipca na Złotą, ale zmieniła to w jednym miejscu gdzieś i jeżeli człowiek o tym pamiętał, on sam, to złożył wniosek i zmienił, ale nie wpadł na to, że ten sam adres w rejestrze to jest, każdy rekord to jest oddzielna rzecz, że nie ma czegoś takiego jak powiązanie różnych nazw z jednym punktem w przestrzeni. Gdyby takie powiązanie było, czyli przypięcie adresu do punktu w przestrzeni, do współrzędnych x, y, to taki błąd w ogóle nie mógłby zaistnieć, nie miałby prawa zaistnieć. I też to Państwu pokażę na kolejnych slajdach. Ważne jest, że jeżeli tworzymy jakiś system i chcemy, żeby się dane wzajemnie kontrolowały, to musimy wymyślić coś wspólnego, coś, co nie ulega zmianie. Taki stały punkt odniesienia, taką bazę. I to nie musi być baza, która wynika bezpośrednio z tych danych. To może być coś zupełnie pośredniego, odrębnego. Ważne, żeby miało związek pewien funkcjonalny z tymi danymi, żeby mogło stanowić tą bazę. Idźmy dalej. Tu jest taki przykład, jak działają Google. Otóż spytaliśmy, jaka jest odległość między ulicą Ogrodową 37 w Katowicach, taki adres, bo w Katowicach jest ulica Ogrodowa i ma numer 37, a w Chorzowie, ulicą Ogrodową 37 w Chorzowie. Google ma taką właściwość, że jeżeli mu czegoś brakuje, to on sobie to doda. Też to pokażę na późniejszych slajdach, mianowicie jeżeli mam numer 1 i numer 5, to on potrafi domyślić się, że po drodze tam powinien być numer 3, między tymi dwoma, jeżeli to jest ulica. I on ją tam wstawi, mimo że tam tego numeru nie ma, tak? Jak odpytamy, to nam poda. No i tu nam Google podał odległość między tym punktem, to jest Chorzów i tym punktem, który jest w Katowicach. Smak sprawy polega na tym, że nie ma dwóch punktów 37. Tutaj numer 37 nie istnieje. On istnieje tutaj, na terenie Chorzowa, czyli grunt należy do Chorzowa, natomiast ulica należy do Katowic. Tak to wygląda. To jest wiele takich przypadków, szczególnie na granicach miast. Może być przypadek, że cała ulica należy do jednego miasta, albo połowa ulicy należy do jednego, a druga połowa do drugiego. Wszystko zależy od podziału tego gruntu i ktoś się zajmuje tą stroną, a ktoś tą. Może być ulica w poprzek przecięta. Dlaczego o tym mówię? Bo gdyby tu się zdarzył wypadek, na przykład, albo raczej tu, gdyby się tu zdarzył wypadek, to ten adres, który nie istnieje, spowoduje, że wszystko zależy od tego, jaką wiedzę o tym jednym punkcie w mieście w końcu 100, już tam 180 czy 160 tysięcznym, jakie mają karetki pogotowia i czy one wiedzą, że tu są wszystkie numery za wyjątkiem numeru 37, którego tam nie ma i czy będą tu jechały, bo jeżeli potem muszą się przepchać przez te 25 minut, tak, 30 minut, 15 kilometrów, wszystko zależy od trasy, jaką pojadą, to być może przyjadą już do zmarłego. Tylko dlatego, że tak to jest pomieszane. Oczywiście nic by nie stało na przeszkodzie, żeby uporządkować nazewnictwo tych ulic.
No ale jest to, co Państwu tu pokazałem, każdy sobie to może sprawdzić, tak jest. Co jest ciekawe, w Chorzowie, czyli w tym mieście, na którym stoi ten budynek, w rejestrach miejskich wpisano, że nazwa ulicy to jest Ogrodowa, ale w nawiasie Katowice. Ale słownik takich danych nie przyjmuje. A więc przy zderzeniu słownika z danymi geodezyjnymi, to ja taki błąd od razu jestem w stanie wychwycić. Złożyłem kiedyś taką propozycję, żeby pewien rodzaj błędów, jakie tu widzimy, żeby się go pozbyć, żeby na liście elektronicznych skrzynek podawczych w ePUAP-ie zastosować odgórnie taką technikę. REGON, skrytka SP dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Gdyby to zastosowano, to by nie było różnych dziwnych nazw, wszystko byłoby uporządkowane i byłoby bardzo łatwo ustalić, jaki naprawdę adres ma dany podmiot. No ale z tej sugestii nie skorzystano, postanowiono robić po śmieciowemu, czyli nadawaj sobie człowieku, jaką nazwę chcesz, byle była unikatowa. No i w efekcie mamy całkiem niezły śmietnik. Co ciekawe, w tym śmietniku mamy również różnego rodzaju nazwy, na przykład nazwy gminy, nazwy placów, ulic. Mamy te dziwne nazwy, które sobie ktoś wymyślił, Gmleba, czyli gmina Leba, Łeba, tak? Zauważmy, że mamy spacje nadmiarowe, zauważmy, że mamy ulicę Kościuszki Tadeusza, ale tak naprawdę ta ulica nazywa się Tadeusza Kościuszki. Czyli w słowniku jest tak, a tu jest tak. Powiedzą Państwo, co za różnica? Ano taka, że to ma inny kod, a to ma inny kod. Jeżeli mówimy to po co kody, to ja też mówię, to po co kody? Po co zbieramy dane, po co tworzymy słowniki, skoro można sobie pisać, co się komu podoba, prawda? To po co te dane zbieramy? One mają bardzo dokładnie określony sens. One są po to, żebyśmy mogli jednoznacznie ustalić, jak naprawdę nazywa się dany obiekt, bo w sytuacjach ratowania życia, kiedy w pobliżu siebie, w iluś kilometrach są na przykład miejscowości, Stara Wieś, jest taka miejscowość, jest miejscowość, jest ich mnóstwo, ponad 400. Niektóre są bardzo blisko siebie. To w razie potrzeby udzielenia pomocy nie wiadomo, gdzie jechać, bo nie da się tego inaczej opisać. Natomiast jak się poda współrzędne geodezyjne, które dzisiaj można automatycznie przeczytać ze smartfonu, to jest zupełnie inna sytuacja, inna bajka. Ja na wcześniejszym slajdzie tutaj coś pokazałem takiego. Państwo na to na pewno nie zwrócili uwagi. Jest taki system What Three Words? Jakie trzy słowa? I w systemie eMapa, myślnik, zaraz go jeszcze pokażę, eMapa, myślnik net, można przez dotknięcie kursorem na mapie ustalić kwadracik o powierzchni 3 metrów kwadratowych, jaki ten konkretny kwadracik ma adres. Co oznacza, że ja mogę ustalić adres o dla tego punktu, albo dla tego punktu, dla dowolnego punktu na mapie, ponieważ mapa nie ma obszarów bezwzględnych. I to ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy musimy zaadresować miejsce na łące, w lesie, na plaży, gdzieś, gdzie chcemy komuś dokładnie pokazać, gdzie my się fizycznie znajdujemy i się tam chcemy z nim spotkać, tak? To ma ogromne znaczenie dla ludów koczowniczych, które przemieszczają swoje stada po jakichś tam dalekich stepach. To wtedy one mogą precyzyjnie wskazać, gdzie należy dostarczyć lekarstwa czy jakieś tam inne potrzebne im do czegoś środki. Idźmy dalej. Tutaj pokazałem sytuację, kiedy mamy w jednym mieście ten sam plac, to jest ten sam plac, to nie są dwa place, i ta sama nazwa ma taki sam kod. Ale tu jest podany kod miasta jako całości, a tu jest podany kod tylko dzielnicy. Proszę zauważyć, one się od siebie różnią. Zawsze mają 7 cyferek, te mają zawsze 5 cyferek, te mają zawsze 7 cyferek. W każdym razie zawsze jesteśmy w stanie ustalić, czy mówimy o dużym mieście jako całości, czy mówimy o dzielnicy, przez odpowiednią kombinację kodów i zawsze możemy te kody zdekodować. Czyli jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie kody i poukładamy je w jakimś porządku, to wtedy możemy maszynowo ekstrahować, czy wybierać na podstawie tych kodów nazwy. I w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w którym kiedyś pracowałem, wymyśliliśmy sobie, że my będziemy właśnie w taki sposób kodować adresy, tak je będziemy zapisywać, żeby istniała możliwość w razie potrzeby ustalenia, o jakim adresie my naprawdę mówimy. Czy mówimy o tej ulicy Wesołej, czy o tej Warszawie, tak? Kod nam do tego wystarczy. Tu jest inny przykład. To jest ów plac, o którym była przed chwilą mowa, Plac Wszystkich Świętych. Proszę zobaczyć. Tu jest napisane Plac Wszystkich Świętych.
ale na poprzednim rysunku mieliśmy Plac Wszystkich Świętych. Jakie to ma znaczenie? Ta nazwa to jest nazwa kompletna i kod nadaje się dla całej nazwy. To jest tak zwana cecha, czyli rodzaj obiektu, a to jest jego nazwa. I powinno być tak, że jeżeli coś jest placem, to powinno być placem. I tu powinno być słowo plac wpisane. Za wyjątkiem ulic. Ulicą nie wpisujemy, nie ma takiej potrzeby. Natomiast wszystkie obiekty inne niż ulica, czyli skwer, bulwar, pasaż, wyspa, co tam jest, tak, zaułek, to powinny mieć wpisane w swojej nazwie to coś. I teraz, jeżeli sobie zajrzymy do terytu, to proszę zobaczyć, tu jest teryt, tu jest regon, a tu jest epułap, tam gdzie te strzałeczki. W terycie nazywa się nazwa tak, PL plac, czyli tak jest w słowniku. Tak jest pisana w regonie. Co ciekawe, te dwa rejestry prowadzi ten sam Główny Urząd Statystyczny, tak? To mogłoby być scalone, ale nie jest. I tu mamy epułap, w którym jest jeszcze inaczej napisane, bo tu mamy spację w środku, czyli długość się nie zgadza, czyli gdybyśmy na przykład wygenerowali skrót MD5 albo inny z tego ciągu znaków, to on będzie tu inny, tu inny i tu inny. Już nam powstaje chaos. Ten sam Plac Wszystkich Świętych, gdybyśmy go narysowali, to każdy normalny człowiek, jak spojrzy, to powie, plac to jest tu, o to, tu wokół to jest plac. To jest plac. A on mówi, nie. Plac ma inny zarys, ponieważ spójrzmy na numerację. Place się numeruje w kółko. Tu jest zgodnie ze wskazówkami zegara. Numeru 1 tam w ogóle nie ma. Tam nie ma numeru 1. Tam lecą dalej ulice, numeru 1 nie postawiono. Natomiast mamy numer 2, to jest ten budynek. Mamy numer 3, mamy numer tam gdzieś 4, 5, mamy numer 6, 7, 8, 9 i tak dalej. To wszystko jest placem. Tymczasem tutaj mamy kawałeczek ulicy Franciszkańskiej i ktoś by mógł pomyśleć, że te numery należą do Franciszkańskiej. Nie, one należą do tego placu. Jeżeli korzystamy z e-mapy, tu jest napis emapa.net, tak się do tego wchodzi, to ona korzysta z danych gov.pl, z danych otwartych, do których wszyscy mamy prawo, które możemy wykorzystywać do dowolnego celu, zgodnie z ustawą jest napisane, że można te dane wykorzystywać w celu innym niż ten cel, dla którego były zgromadzone. I tutaj pokazałem przykład adresu uniwersalnego, tak żeśmy sobie go nazwali, który w sobie ma kod pocztowy, kod teryt, bez ostatniej cyfry, bo ona jest zbędna, identyfikator miejscowości podstawowej, identyfikator miejscowości mogą być oczywiście tożsame, chyba że to jest jakaś mniejsza miejscowość w ramach miejscowości jest wydzielona, to wtedy tu się będzie ten kod różnił, ale zawsze 7 cyfr. Potem mamy kod ulicy, potem mamy współrzędną X, współrzędną Y w układzie 1992, jest taki układ współrzędnych geodezyjnych i na końcu mamy numer budynku, czyli ten, to jest konkretnie ten adres. I dzięki temu na 51 bajtach mogliśmy zapisać całą historię i potem to wypisać, wyszczególnić, że to jest właśnie, że to jest Kraków, Plac Wszystkich Świętych, jakie województwo, jaki powiat, jaki kod pocztowy, wszystko to mogliśmy w tych kodach zawrzeć. To by oznaczało, że każdy podmiot, który używa adresów, powinien sobie ściągać na bieżąco, codziennie, bo to jest malutki pliczek, można to maszynowo zrobić, albo mieć API, który na bieżąco pobiera aktualne nazwy słownikowe i zderza je z tymi danymi, którymi operujemy. Jak wykryje różnicę, powinien zrobić raport. Tu się zmieniło, tu się zmieniło, tu się zmieniło. I to z urzędu, tak? Nie wzywamy nikogo, żeby coś poprawiał. Mamy ludziom ułatwiać życie. Czy związki przyczynowe skutkowe istnieją, czy nie? Otóż często zauważają w pracy urzędników, że oni zbierają dane, nie wiedząc po co je zbierają. Te dane w ogóle nie mają związku, ale się dręczy interesanta, żeby uzupełnił, bo formularz przewiduje, że to ma być. I nikt nie pomyślił o tym, że to jest formuła sprzed 10-20 lat, że wtedy, w owym czasie, kiedy dane były nieprzepływne, to te dane były potrzebne. Dzisiaj są w ogóle niepotrzebne nikomu i do niczego. I spokojnie je można wyrzucić, nie dręczyć, dlatego że my i tak jesteśmy w stanie ściągnąć ze źródła. Przykład. Mamy człowieka, jakaś Alice Wade, która zmieniła nazwisko na Grabowska, zmieniła stan cywilny, zmieniła, ale data urodzenia nie uległa zmianie, PESEL nie uległ zmianie, a więc to są dane stałe względnie i gdyby się te zmieniały, a my na osi czasu mamy te dane, to możemy zawsze odpytać system, jaki jest stan aktualny. Tutaj mamy dane, proszę zobaczyć, to były dane wcześniejsze, to są dane późniejsze. Literka N oznacza, że ten rekord już jest nieaktualny, ale robi to system. W momencie stworzenia tego rekordu ten dostaje, że jest nieaktualny, a ten jest nadal aktualny. My go nie tracimy, nadal go mamy, jest przeniesiony do archiwum.
ale wiemy już, jaki jest jego status. To jest inny przykład, to są dane rzeczywiste. Mamy miejscowość Kowale, szkoła podstawowa i tak dalej. No i się okazuje, że ona jest niby przy ulicy Sadowej 3. Ulica Sadowa to jest ta Sadowa. Tam jest daleko ulica Sadowa, a szkoła mieści się tutaj. I każdy człowiek normalnie powie, że to powinno być przy tej ulicy albo przy tej ulicy. No i ostatecznie zmieniono na ulicę Gruszkową 3, czyli ona należy niby do tej ulicy Gruszkowej, że to jest aktualne przyporządkowanie, tak, do Gruszkowej, a do Sadowej już jest nieaktualne. Tymczasem, jak sobie zajrzymy do różnych rejestrów, no nie może tymczasem, jak sobie zajrzymy do rejestrów, to możemy w tym samym czasie w różnych rejestrach zauważyć, że te dane są albo zgodne, albo nie są zgodne. Podobnie jak było z tą ulicą Długą 67 i Cegielnianą. Ta straciła aktualność, ta jest nadal aktualna, ale historii nie tracimy. Realizacja e-doręczeń. Od 5 października istnieje możliwość posiadania i wykorzystywania adresu do doręczeń elektronicznych. On się ładnie nazywa, ładnie ma działać. Ja już próbowałem, zrobiłem eksperyment. Ja zawsze robię na sobie eksperymenty, żeby nie gadać o rzeczach, o których nie mam pojęcia. No i co się okazało? Ta ustawa, nawet pisałem komentarz do tej ustawy, ta ustawa ma to do siebie, że ona uwzględnia przypadki, kiedy ktoś nie ma i nie chce mieć takiego adresu. Czyli będzie chciał dostawać przesyłki papierowe. Ale żeby przesyłka dotarła papierowa, żeby nie było zwrotów, że jest niedoręczalna, że nie ma adresata, to musi istnieć mechanizm, który pozwoli ustalić tylko adresy istniejące. No i tu się pojawia kolejny problem, bo te przesyłki, które są wysyłane papierowo, to one w dodatku muszą być tak pakowane, żeby nikt nie miał dostępu do treści, tajemnica korespondencji. Czyli przesyłka jest wysłana elektronicznie, maszyna ją przyjmuje, bada, jaka jest wielkość tej przesyłki, analizuje, ile ma stron, tak, bo to też jest w ustawie, drukuje, pakuje do koperty, zamyka i ta przesyłka ma być dostarczona. Jeżeli teraz będzie tam adres podany, którego interesant nie zmienił, bo skąd ma pamiętać wszędzie, w banku zmienić, tu zmienić, tam zmienić, tam zmienić. On tego nie zmienił. On dopiero wtedy będzie zmieniał, jak zostanie do tego wezwany, albo będzie natknie się na sytuację, kiedy ktoś powie, przepraszam, dane są niezgodne, tak? Proszę to wyjaśniać. To wtedy będzie psioczył, narzekał na administrację, że jest bałagan, że coś. Nie pomyśli, że on też jakiś w tym udział ma. W każdym razie ten adres do elektronicznych doręczeń ma bardzo określoną strukturę. Jest algorytm, który pozwala wyliczać te dwa ostatnie znaki. I to wszystko jest już, to już zaczęło działać, tak? Ja już taki adres mam, już przesyłki przyjmowałem, już przesyłki wysyłałem, działa. Tutaj muszę wspomnieć o fundamentach interoperacyjności. One są, powinny być dla Państwa, jako dla informatyków, jasne i oczywiste. Ja je wymieniam dla porządku. Wymieniam je dlatego na porządku, że my, konstruując systemy, nie możemy dopuszczać do sytuacji, że jeżeli jest w jakimś rekordzie pole, to nie wiadomo, w jakim ono jest stanie. Czy tam może być nul? Czy może być spacja, czy może być zero, tak? Jaki ma być status? My zawsze musimy mieć dokładne określenie, co się gdzie ma znajdować, a jeżeli powinno, a nie jest, to system powinien raportować takie sytuacje. Krótko mówiąc, uniemożliwiać powstawanie braków i niespójności. Jeśli chodzi o te adresy doręczalne, to ich istotą jest to, że one powstawały na bazie danych wysyłanych do Państwowego Rejestru Granic. Jest taka usługa w sieci, która te wszystkie adresy buduje na podstawie danych. Jeżeli dane są niekompletne albo są błędne, czyli niezgodne ze słownikami, to system w miejscu, które jest niepoprawne, wprowadzi same zera. Może też być sytuacja, że ulica nie ma nazwy, albo że nie ma ulicy, może tak, nie ma ulicy. To głównie w miejscowościach górzystych, gdzie domy leżące przy wzdłuż biegu na przykład jakiegoś tam potoku, jest ulica, asfalt, tam mają swoje numery, ale już na przykład wyżej na stoku już są porzucane, tam już nie ma ulic, tam są tylko numery. Albo są miejscowości, gdzie nie ma w ogóle ulic, tylko są same numery. To w takich sytuacjach system tutaj wstawia same zera. Tu, gdzie są kody, wstawia same zera. I co jest istotne, że jeżeli mamy te dwie współrzędne, to one nie są dla człowieka, one są dla maszyny, żeby maszyna wiedziała, że skoro one zostały podane, to znaczy, że ten obiekt jest, że on istnieje, że da się odszukać, da się go wskazać na mapie. Jak w systemie eMapa, czy w jakimkolwiek innym, który pozwala przejąć współrzędne, wpiszemy te współrzędne, to system nam na mapie pokaże, gdzie się ten obiekt znajduje. On nie musi mieć adresu, to może być stodoła, warsztat,
tam, gdzie ludzie, powiedzmy, nie mieszkają, tak? Bo nie wszystkie budynki mają adresy, to tak dla jasności. Znam garaże, które mają adresy i garaże, które adresów nie mają. Podział terytorialny, co jest tą przyczyną? Przede wszystkim podział terytorialny, chociaż rzadko, może się zmieniać. Mogą być zmieniane granice powiatów, miejscowości, województw. Mogą się pojawiać nowe, znikać stare. To wszystko z historii już znamy. Mogą się zmieniać nazwy ulic. I to się dzieje codziennie, proszę Państwa. Codziennie gdzieś w kraju ktoś, gdzieś jakaś rada, ulicę, nazwę zmienia. Państwo mogą myśleć, że to jest niemożliwe, a ja mówię, że to jest nie tylko, że możliwe, ale ja mam wykazy liczbowe. Ile tego, to się liczy od 30 do kilku, tak? Zależy od stanu. Jak się pojawiła pandemia, to ta praca jakby zerżała, ludzie się mniej spotykali, radni mniej szaleli. Natomiast w czasie, kiedy wyszła ta ustawa o dekomunizacji tak zwana, to wtedy to było po prostu wariactwo. Te zmiany masowe ulic z takich na takich. Tu podaję inny przykład, mianowicie w systemie, w tych elektronicznych skrzynkach podawczych znalazłem takie sobie dwie szkoły, jedna szkoła i druga. Jeżeli to wyprowadzimy na papier, to nie widzimy różnicy. Jak patrzymy na ekranie, to nie widzimy różnicy. Ale gdybyśmy sobie zadali trud i algorytmem zbadali skrót tu i tu, to się okaże, że skróty są różne. Jak się skróty różnią? Ja to zawsze robię skrótem MD5, bo się go łatwo generuje. Jak widzę, że się skróty różnią, to znaczy, że te dane nie są takie same. No ale co tu jest? Co tu nie jest takie samo, tak? I się okazuje, że na siódmej pozycji tu jest spacja, znak o kodzie 32, a tu jest twarda spacja, znak o kodzie 160. Nie wiem, dlaczego ktoś ją tak wprowadził, ale ktoś ją tak wprowadził. Dla nas to wygląda tak samo. Dla systemów informatycznych to są dwa różne napisy. Jeżeli my teraz mamy zadbać o to, żeby operować tymi samymi danymi, to tymi samymi oznacza mającymi taki sam skrót. Jak mają inny skrót, to one są inne. Tu mam inny przykład, Plac Świętego Jacka i Plac Świętego Jacka. Czym się różni? No wielkością litery EŚ. I system, jak badamy kod dla każdego znaku, to pokazuje nam na pozycji szóstej, że tu jest właśnie różnica. Tu jest kod 156, a tu jest kod 140. Teraz pobieram sobie dane z PRG. Czyli tworzone na podstawie ewidencji miejscowości, ulicy i adresów. Biorę sobie te dane i co znajduję? Że mam na przykład takie coś, świętej Barbary. Jest takie coś, to są oryginały, wszystko co pokazuje to jest z życia wzięte. Ale jak badam kod tej ulicy, to się okazuje, że jest taki sam jak ten. I to już pokazuje, że jest nie w porządku, bo jak może być taki sam kod, a inna nazwa? Więc jeżeli porównujemy kody z kodami, nazwy z nazwami, to jeżeli występuje różnica na którymkolwiek z tych styków, to już widzimy, że coś jest nie w porządku. Oddzielnym problemem zupełnie jest, kiedy prawdziwie istniejący kod jest przypięty do prawdziwie istniejącej ulicy, ale nie tej. Więc to też się daje takimi metodami, jak tu pokazuję, wychwytywać. Tutaj pokazuję zderzenie z rejestru, Państwowego Rejestru Granic dwóch adresów. Jeden jest w Warszawie, drugi jest we Wrocławiu. Patron taki sam niby, ale nie ten sam. Tu jest ulica Józefa Hauke-Busaka, a tu jest ulica Józefa Haukego-Busaka. Tak piszą ulica Lange i Langego, tak? W zależności jak się, której radzie wydaje, tak się to robi. We Wrocławiu do niedawna wszystko było pisane dużymi literami, więc to było kolejne utrudnienie, ale w słowniku jest pisane małymi. Jak teraz wyjąłem sobie z rejestru wszystkie wystąpienia, to się okazało, że mamy ulica Józefa Hauke-Busaka, gen Józefa Haukego-Busaka, generała Józefa Hauke-Busaka i generała Józefa Ludwika Hauke-Busaka. Tyle znalazłem Hauke-Busaków i każda oczywiście ulica, ponieważ jest inny zestaw znaków, to ma inny kod. Przecież mógłby być jeden kod, jedna ulica i ten słownik, który w niektórych przypadkach ma kilkadziesiąt powtórzeń. Państwo sobie nawet nie wyobrażają, na jaki sposób można napisać Jana Pawła II, Chopina, Jana III Sobieskiego, ale ja na Świętej Marii Panny 16 sposobów. I te wszystkie dziwne sposoby mają swoje kody. I słownik, który mógłby być ciasny, krótki, jest rozbudowany, skomplikowany, tylko dlatego, że rady nie potrafią się dostosować do jakiegoś standardu. Czy standard istnieje? W pewnym sensie tak, dlatego że Główny Urząd Statystyczny złożył kiedyś wytyczne, no ale wytyczne to wytyczne, a nie ustawa, tak? Wobec tego radni sobie szaleją, a informatycy ich o tym nie informują. Podaję inny przykład kolejny z życia wzięty. Mamy Sąd Okręgowy w Zamościu.
Piękny sąd, piękny budynek, niesamowita sprawa, ogromny. Tyle tylko, że ten adres, który mają na stronie internetowej, on nie istnieje. Nie ma go w rejestrze adresów w Państwowym Rejestrze Granic. Po prostu nie ma, zwyczajnie. Inny przykład. Geodeci pracujący, czy pracownicy właśnie urzędów zajmujący się geodezją w urzędach, oni nie zawsze do końca sobie zdają sprawę. Ja się o tym dopiero dowiedziałem, jak już przestałem pracować w urzędzie, bo wtedy dopiero zacząłem badać dane. Wcześniej ich nie badałem. Miałem zaufanie, że ludzie wiedzą, co robią. Się okazało niesłusznie, dlatego że oni w swoich systemach przechowywali dane inaczej, w innych formatach, a w zewnętrznych podawali, że owszem, tak jest tu, jak Rada uchwaliła. Tyle tylko, że nikt poza nimi samymi do tych danych nie zaglądał. I teraz ja sobie zrobiłem kiedyś takie przeczesanie tych adresów i coś okazało, że mamy adres, który tak naprawdę nie istnieje. Ktoś sobie wpisał słowo test, umieścił tu adres. Ten test jest wpisany tu, gdzie jest numer budynku, ale tutaj jest konkretne wskazanie miejsca, dzięki czemu można było zlokalizować to miejsce. To nie jest zresztą jedyny test. Mam jeszcze inne, ale tu podaję przykład, że sobie tam pracownik coś wpisuje, bo i dlaczego? Bo nikt tego poza mną nie widzi. Nikt poza mną nie widzi. On jakby traci kontrolę nad tym, że te dane jednak są co jakiś czas eksportowane do zasobu centralnego. A wtedy mówi sobie, no kto tam w tych milionach coś takie drobiazgi znajdzie? A no właśnie, znajdzie. Jak ma sposób, to znajdzie. Dalsze przykłady. Mamy starą wieś, która występuje, proszę zobaczyć, tu mam 18 przykładów, w różnych województwach, w różnych powiatach, to są całkiem odrębne adresy. Ale jeżeli będziemy szukać tej starej wsi i będziemy sobie kolejno wybierać te wszystkie rzeczy, to system zbuduje z tych kodów i tych adresów ze sobą nie pomylimy. Ale tylko dlatego, że są dopięte miejsca na mapie. Natomiast może być inny przykład, tak jak tutaj. Tu widzimy, jeszcze przepraszam, cofnę się. Tutaj są tylko adresy podane, nie mamy po czym rozpoznać, tak? Mazowieckie, tu po powiatach, tak? Po gminach. A spójrzmy tu. To jest pięć budynków. Wszystkie mają ten sam adres nadany. I teraz, jak przyjdzie przesyłka pocztowa, to gdzie ją zanieść? Albo ktoś będzie wzywał pomocy. Czy tu, czy tu, czy tu. Tutaj, dzięki wsadzeniu do adresu uniwersalnego tych współrzędnych, możemy z dokładnością określić, gdzie to się znajduje, ponieważ to, co Państwo tu widzą, to jest dokładność do metra. Czy tu się kończą metry? My celowo nie robimy dalej, ponieważ dwa adresy o metr od siebie odległe to już by się różniły tą cyferką. Nie ma potrzeby robić centymetrów, milimetrów dla adresów, tak? Metr to jest wystarczająca dokładność, bo nawet drzwi mają większą szerokość niż 1 metr, takie wejścia do budynku. Wobec tego dzięki tej różnicy my widzimy, że to są odrębne budynki, mimo że adres wygląda dokładnie toczka w toczkę tak samo. Jak to działa w administracji, te rejestry silosowe? Otóż Wydział Geodezji sobie swoje, Rada Gminy sobie coś ustala swoje, wysyła to do dziennika urzędowego, jest to publikowane, Główny Urząd Statystyczny to pobiera, wprowadza do terytu, a Wydział Geodezji wysyła dane, eksportuje je do Państwowego Rejestru Granic. Jeżeli tutaj założymy weryfikator, to jest właśnie to, co ja robię, z takiej ciekawości, nikt mi tego nie każe robić, ale zapewniam, że to jest bardzo ciekawe, to jeżeli ja zderzam ze sobą te dane, to wychodzą mi wszystkie różnice. Co, gdzie się nie zgadza, tak? Trwa to mniej więcej pół godziny. Takie pobranie, wyeksportowanie danych do różnych plików, gdzie są różne pogrupowane, ten sam rodzaj błędu, trwa około pół godziny. Tutaj jest pokazane to samo. Pokazane są te różne ścieżki. To zakładamy, że to są słowniki, a więc jest dobrze. To jest ogłoszone w dzienniku urzędowym. A to, co tu jest, to nie jest nigdzie w dziennikach ogłaszane, tylko to jest wysyłane. Więc tu daję czerwone jako coś, co już jest podejrzane. Ale błędy tutaj też się mogą znaleźć. Znam takie przypadki błędów ortograficznych różnego rodzaju, gdzie wprowadzone jest do terytu, ale dzięki temu, że te różnice tutaj powstały, bo tu akurat wprowadzili dobrze, to można je było namierzyć, można to było wyprostować. Zasada ogólna, profilaktyka zawsze jest lepsza i zawsze jest tańsza od leczenia. Profilaktyka. Podaję przykład kolejny. Tym razem pewnej rozbieżności. Otóż w Głównym Urzędzie Statystycznym każdy obiekt ma nadaną taką cechę. Ulica, plac, rondo, osiedle, aleja, inne, to są na przykład stacje metra, mogą być, tak?
skwer, park i tak dalej. Natomiast w geodezji się takich rzeczy nie robi, tylko się pisze rodzajem obiektów, dlatego że one się różnią sposobem numerowania. Ulica numerowana jest lewa strona, powiedzmy, nieparzysta, prawa parzysta i tak to sobie leci, tak? Wzdłuż od jakiegoś miejsca. Plac to w kółko, numer przy numerze. Osiedle zygzakiem. Mogą być budynki w osiedlu rozkładane zygzakiem. Rondo w ogóle nie ma numerów, bo przy rondzie się nie miesza. Chyba że jest to specjalne rondo, ma kształt ronda i wtedy ono będzie numerowane podobnie jak plac, czyli w kółeczko. No i mogą być te inne wszystkie przypadki. Co jest jednak ważne? Ważne jest to, że w geodezji nazwę ulicy składa się z czterech części plus jeszcze typ ulicy. Biorąc te wszystkie pięć kawałków, jest możliwe takie złożenie nazwy, żeby była dokładnie zgodna z tym, co jest w terycie, gdzie nazwy się składa z trzech części. Tu z trzech, tu z pięciu. Ale zawsze można te części, tylko trzeba o to zadbać, tak? Czyli w geodezji pracownicy powinni zadbać o to, żeby po złożeniu ich nazwa była zgodna z nazwą słownikową. Kolejny przykład z życia wzięty. Mamy Gdańsk, ulicę, która była ulicą Dąbrowszczaków. No w miarę tego szalejącej dekomunizacji usunięto tą nazwę, nadano nazwę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale nie zmieniono kodu. I w czasie przeszukiwania systemu, system podaje tu ulicę Dąbrowszczaków, a tu Lecha Kaczyńskiego. No i trzeba zdecydować, co jest prawdą, a co nieprawdą. Jeżeli wejdziemy sobie na Google i wpiszemy ulica Dąbrowszczaków 4A, to zobaczymy taki budynek, nazwy na ścianie Dąbrowszczaków, ale pod spodem zobaczymy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak? Ten sam adres. Teraz jest pytanie znowu, która nazwa jest prawdziwa? Tutaj w adresie uniwersalnym widać to od razu. Tu widać od razu, bo jak zdekodujemy te nazwy ulic, to od razu widzimy, jak jest, tak? Że ta nowsza to jest późniejszy kod, a to jest ta starsza. Czyli wcześniej było Dąbrowszczaków, a później było Lecha Kaczyńskiego. Ja sugeruję takie rozwiązanie, ale nie tylko do adresów. Adresy były przykładem dla mnie. Ale można to zastosować do dowolnych systemów, które występują te same dane, pod warunkiem, że je będziemy kodować według pewnego spójnego systemu. Mając te kody, możemy maszynom zrzucić taki obowiązek, żeby one pracując wyszukiwały nam zmieniające się stany, dawały raport, co się zmieniło od wczoraj. I wtedy możemy rzeczywiście doprowadzić do porządku. To może zostawię, żeby czasu nie tracić, ale na przykład takie coś jak cudzysłowy, to też potrafimy wyłuskać nie ten rodzaj cudzysłowu, który jest wpisany do bazy. Możemy znaleźć sytuację, które miasto sobie nazwało, nadało adres, dało numer budynkowi, ale ponieważ nie było uchwały w tej sprawie, no to adres nie istnieje i tak dalej. Tu jest przykład danych poprawnych i niepoprawnych na jednym rejestrze aptek. Proszę zobaczyć, jaki to jest śmietnik, ile tego jest. Ale ponieważ prawnicy uznali niesłusznie zresztą, że to wnioskodawca musi zmienić adres, to oni tego nie pozwolą poprawiać, bo przecież tak jest, tak podał, tak się podpisał. A ja mówię, nie, on sobie nie wymyśla nazwy ulicy. On podał w chwili składania taką, jaką uważa za stosowne, a my wiedząc, gdzie jest ta ulica, bo ustaliliśmy współrzędne geodezyjne, my powinniśmy ten adres doprowadzić do stanu faktycznego. No ale prawnicy nie rozumieją często fizyki świata, więc zostawmy. Tu mamy terc, sims, tak, mamy kody, mamy wszystko. Po to to mamy. To jest inny przykład, w jaki sposób się uzewnętrzają błędy w czasie mojego badania. No proszę zobaczyć. Franciszka Mazurkiewicza, Franciszka, bez litery A. Nie, co mi podpowiada system, mówi, zbadać. Porównał sobie to z tym i nie zgadza mu się przezbadać, zbadać, badać, tak? Jak gdzieś się pojawi jakiś dziwny napis, niezgodny, tak tutaj na przykład słowo brak i zero, to nie są dane, które tu powinny być, tu mają być same cyfry, nie może być napisu. On mówi zbadać, sprawdź. Tu jest pokazany przykład, że całymi latami może zalegać błąd. Latami, 3 lata błąd sobie leży, proszę sobie zobaczyć, tu mamy wprowadzone w roku 18, a dopiero w 2021 została wykryta ta poprawka zamiast Franciszka, Franciszka, bo tego nikt nie widzi, nikt nie czyta rejestrów, to jest dla maszyn robione, a nie dla ludzi. To już powiedziałem, to nie będę zanudzał. Ważna konstatacja, że jeżeli nie potrafimy czegoś zauważyć, postrzec, nadać temu znaczenia, kodu, potem zmierzyć, porównać, to my na tym tak de facto nie panujemy. To jest śmietnik ogólny, nad którym nie mamy
żadnej władzy. Nam się tylko wydaje, że coś wiemy. Tu jest przykład, jak z PRG oraz z terytu, jak się dane ze sobą powtarzają, co pozwala mi budować relacje dzięki... Tu wprawdzie kod jest rozbity na trzy części, ale mogę go skonkatenować, mogę połączyć. Tu jest oddzielnie. I to wszystko razem pokazuje, że mogę zbudować taki adres uniwersalny za każdym razem, jeżeli tylko obiekt istnieje. Jeżeli mam te dane tu, a te dane pochodzą właśnie z rejestru granic, tu są wpisane, tak? Mogę je stamtąd pobrać, bo one są dostępne. Tu jest przykład, kiedy pod jednym adresem wpisane są podmioty gospodarcze, a urząd gminy twierdzi, że takiego adresu nie ma, że on nie istnieje. Ja mówię, jak nie istnieje, skoro proszę sobie zobaczyć, tu nie istnieje, tak? Nie ma go, ale istnieje w REGON-ie, istnieje w CIDG, istnieje w KRS-ie. Czy w tych wszystkich rejestrach ten adres istnieje? A urząd mówi, ten adres nie istnieje. To jest oczywiście miejsce do różnego rodzaju nadużyć, bo można stworzyć firmę nieistniejącą w nieistniejącym miejscu, podejmować różne działania, powpisywać do rejestrów, które nie kontrolują stanu faktycznego, czy coś istnieje i można się bawić, tak? Wszystko zależy od pomysłowości. Wspominałem przy tym o tej ulicy w Chorzowie pod numerem 37 Ogrodowej. Proszę zobaczyć, jak to wygląda tu. To jest budynek Ogrodowa 37. Tą tabliczkę wsadziły Katowice, na nie swoim gruncie, bo to jest Chorzów. Tą wsadził Chorzów. I tu już widzimy różnicę, tu widzimy dwa różne adresy uniwersalne, ten i ten. Tu jest wpisana ulica Ogrodowa Katowice, ale w słowniku takiej nie ma, więc tu są same zera. A tu mamy ulicę Ogrodową, która w słowniku istnieje, więc tu jest kod ulicy Ogrodowej. Krótko mówiąc, posługując się sprytnie tymi kodami, tymi 50 paroma bajtami, jesteśmy w stanie wykryć wszystkie niespójności, niezgodności kodów, nazw i tak dalej. Mamy adresy na przykład lekko się różniące. Wydaje się, że to jest ten sam adres mieszkania numer 1. Nie, to jest odległość 1,6 km budynków od siebie. Tutaj porównanie, zderzenie z terytu, z PRG. Musimy tylko doprowadzić do tej spójności i pokazuje, co z czym, jak powinno być. Tu brakuje kropki, tu kropka jest, tu jest dobrze, tu jest źle. To wszystko się wychwytuje. Możemy podawać adresy, których w ogóle nie ma w adresie uniwersalnym, plac przed zespołem pałacowym. Możemy sobie szaleć dowolnie, wykrywamy miejscowości, których nie ma. Pokazujemy źródła problemów, jak sobie zmieniają tam i z powrotem nazwy. W ciągu paru lat w Warszawie czterokrotnie zmieniła nazwę ulica. No i to jest, proszę Państwa, w zasadzie wszystko. Jestem gotów na różne pytania, sugestie. Będę wdzięczny za uwagi wszystkie krytyczne i niekrytyczne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Kajetanie.